Witam w kolejnym filmie na kanale z mojego punktu widzenia. Dzisiaj, jak widzicie po składnikach, będzie rosół, a że najlepszy rosół gotuje się długo na wolnym ogniu, postanowiłam do tego wykorzystać wolnowar, który pokazywałam Wam w poprzednich odcinkach. Recenzowałam ten akurat wolnowar, korzystam z niego już wiele lat, a w następnym filmie również w tym wolnowarze wykonywałam kociołek, który możecie też zrobić na ognisku lub w piekarniku. Jeżeli nie widzieliście tych filmów, zapraszam do ich oglądania. A dzisiaj rosół. Tu mamy składniki, bez których rosołu sobie oczywiście nie wyobrażam. Czyli jest to wołowa porcja rosołowa. Kładę ją na sam dół, bo najdłużej będzie się gotować. I coś drobiowego, coś tłustszego, więc mogą to być, jak w moim przypadku, podudzia, żywe jeszcze, a mogą to być również skrzydełka. Do tego, tu Was troszkę przysunę, do tego dodamy oczywiście warzywa, bez których rosół by nie istniał. W moim przypadku jest to ćwiartka dużego selera, seler naciowy, por, oczywiście marchewka i korzeń pietruszki. Później na koniec, o, jedna pietruszka nie chce iść do rosołu, uciekła gdzieś pod spód, to już tam zostanie. Skutecznie się schowała. Później na koniec do rosołu dodam jeszcze natkę pietruszki. Póki co nasz kociołek wygląda bardzo kolorowo, ale oprócz tego mięsa i podstawowych warzyw jest jeszcze jeden składnik, bez którego rosołu sobie nie wyobrażam. Już Was do tego składnika prowadzę i dodamy go również do rosołu. Składnik, o którym mówię, to rumieniona, przypalona wręcz cebula. Bez niej prawdziwego rosołu zdecydowanie sobie nie wyobrażam. Jak widzicie, u mnie jest akurat na patelni, puściła sok, kroję ją w plastry grubsze, tak jak widzicie, i daję na suchą patelnię, taką chyba lubię najbardziej. I to jest też wariant dla osób, które posiadają kuchenki elektryczne i indukcyjne, ponieważ na palniku nie mogłyby piec. A jeżeli posiadacie kuchenkę gazową, tak jak ja, możecie również cebulę postawić i podpalić na ogniu. Będzie równie smaczna, ale ja lubię w takiej wersji, bo bardziej jest przypieczona z każdej strony. Także przechodzimy teraz do wrzucenia ostatniego elementu do naszego rosołu. Jak widzicie, skwiercząca cebula jest naprawdę mocno przypieczona. Wręcz powiedziałabym, że przypalona. I taki jest jej urok. Nie martwcie się, rosół oczywiście nie będzie miał spalonego ani smaku, ani zapachu. Będzie pięknie żółciutki. Tej cebuli spokojnie możecie dać więcej, ale moje naczynie ma tylko 3,5 litra, więc ogranicza mnie wielkość. Także nie mogę dać więcej. Jeżeli tak jak ja gotujecie rosół w wolnowarze, ustawiam sobie moc na trójkę, zalewam teraz to wszystko zimną wodą i to jest bardzo ważne, zimną wodą, ponieważ do wody mają przejść w trakcie, kiedy ona będzie nabierała temperatury, smaki wszystkiego, co tu wrzuciliśmy. W przypadku, gdybyśmy zalali gorącą wodą, może byłoby i szybciej, ale w przypadku rosołu nie możemy się spieszyć, wszystko nam by się ścięło. I nie o to chodzi. Także ja moje naczynie wypełniam wodą. Muszę jeszcze dolać. Ja mam tutaj 3,5 litra, bo nie wiem, czy mówiłam. Jeżeli gotujecie w większym garczku na ogniu, to proporcjonalnie możecie sobie zwiększyć troszeczkę składników. Rosół wyjdzie Wam zawsze, niezależnie od tego, jak dobierzecie proporcje, będzie najwyżej bardziej esencjonalny lub mniej i bardziej lub mniej tłusty.
Od tego też zależy, jakie dodacie do środka mięso. Ja pokazuję Wam tutaj rosół, który według mnie, z mojego punktu widzenia, jest najsmaczniejszy. Także tak, jeżeli w wolnowarze gotujecie, to będzie się gotował około 4 godziny, przykryty, ja go oczywiście jeszcze uzupełnię wodą do końca, przykryty 4 godziny mniej więcej na mocy największej, u mnie to jest moc na poziomie 3. Natomiast jeżeli gotujecie w garczku, dajecie malutki ogień, przykrywacie i również długo, długo gotujecie, on ma tak delikatnie pyrkać i długo, długo się gotować, żeby ta woda nabrała smaku wszystkich jarzyn i mięsa. Także widzimy się może w międzyczasie, a może za 4 godziny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W międzyczasie do rosołu dodałam 3 łyżeczki soli i około 2 łyżeczki pieprzu. Jeżeli lubicie, możecie dodać również lubczyk, odrobinę kurkumy. Rosół wtedy będzie bardziej żółty. Ale z kurkumą musicie uważać, bo może nadać gorzkiego smaku do rosołu. Także bardzo ostrożnie. A to, co widzicie teraz, to jest mniej więcej rosół po około godzinie, który zaczyna już powolutku pyrkać. Jak widzicie, mięso puściło tłuszczyk, także wszystko idzie tak, jak powinno. Rosół po 5 godzinach gotowania w wolnowarze jest gotowy. Wygląda bardzo dobrze. Mój już jest zimny, bo gotowałam go dzień wcześniej, żeby się nie stresować, żeby dać mu czas. Przy gotowaniu na wolnym ogniu nie wydobywają się Wam podczas gotowania tak zwane szumowiny, czyli takie z mięsa osady, które najczęściej wyławiamy. Tutaj rosół był cały czas klarowny. A ja teraz wyłowię z niego mięso, z którego zrobię pierogi. Możecie również oczywiście dodać to mięso do rosołu i zjeść. Obsmażyć na cebulce i zjeść jako drugie danie z ziemniakami. Lub zrobić jakąś pastę do pieczywa. Tak, żeby wykorzystać wszystko, co macie w środku. Także jak będę rosół nalewać już z gotowym makaronem odgrzany, to pokażę Wam jeszcze, jak wygląda na ciepło. Pachniał wczoraj fenomenalnie na cały dom. Był bardzo dobry. Także przepis gorąco polecam. I zobaczymy się jeszcze, jak będzie gotowy klarowny na talerzu z makaronem. Rosół na gotowo prezentuje się w ten sposób. Ja bardzo lubię z wkrojoną marchewką, przyozdobiony pietruszką i z makaronem pięciojajecznym. Taki smakuje mi najbardziej. Jak widzicie, rosół jest klarowny, nie za tłusty. Także jak lubicie polski rosół typowy, taki tradycyjny, to gorąco polecam. Jeszcze skosztuję. Nie brakuje mu niczego, bardzo dobry, a każdy jak lubi bardziej pieprzny czy bardziej solny, to może doprawić sobie już na talerzu. Polecam ten przepis, życzę wszystkim smacznego i do następnego filmu. Nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby żaden film Was nie minął. Do zobaczenia, pa, pa.